Siema, z tej strony Xamis. Oto kolejna część rozdziału czwartego w grze Farm Manager 2018. W ostatniej części postawiliśmy ul, co w sumie zrobiłem przed chwilą. Dokupiliśmy kilka pól. Z garaży i sprzętu. Brakuje mi takiej automatyzacji, bo nawet nie wiem, jaką bym do końca chciał tą automatyzację, czy przypisanie pracowników do pola, czy do grupy, że jak jakiś pas się pojawi, czy coś, od razu grupa ludzi biegnie i przykrywa na byle jakim polu, na którym się to pojawi, a nie, że ciągle trzeba klikać. A w sumie mogłoby być też przez to większa monotonia, jakby się nic nie robiło. Musimy dwa sady postawić. I chyba zrobimy to w tym miejscu, jeden obok drugiego. Myślałem, że będę mógł wziąć ten budynek, żeby zobaczyć, ile miejsca zajmuje. Coraz więcej takich drobiazgów jest. To mnie ciągle zastanawia, żeby nie zwiększyć ilości pracowników. Bierzemy wszędzie, znaczy nie wszędzie, tylko tam, gdzie są chwasty. To pole szybciej będzie się niszczyło. Mając teraz tyle maszyn, bardziej sprzętu do maszyn, się zastanawiam nad zrobieniem kilku większych pól, żeby to wszystko sprawniej szło. Ostatnio myślałem, że już będę zmniejszał ilość pracowników. Tutaj jednak ciągle ta myśl, żeby jednak nie zwiększyć.
kolejny powód do zbioru. Jeszcze z problemami sobie nie poradziłem, jakim są tutaj grzyby. Jeszcze to pole chciałbym. To pole jest zdecydowanie najgorsze, nie dość, że ma grzyby, jest nawodnione. Trzeba to zabrać. Przydałoby się maszyny jakieś do automatycznego nawadniania pól. A teraz widzę, że problem z nawodnieniem jest większy niż myślałem. No właśnie nie rozumiem. Zrobiłem maksymalne pole jakie mogłem. Jest pół kostka przerwy. O, to dwa kostki. A nie jesteśmy, żeby drugi takie duże pole zrobić. Pierwszy sad już gotowy do zbioru. Udało mi się jeszcze nawodnić pole. Wiesz co? Jakość zbioru się polepszy. To znaczy, że można zbierać, a lepiej zbierać i mogę. A teraz mogę. Oj, nie nadążam już z nawadnianiem tych pól. Nie chciałbym, żeby się nagle okazało, że stracę całe pole. W sensie uprawy.
Myślałem, że ten magazyn zabudowałem wystarczy, ale możliwe, że budynki też mam. Swoje zasięgi. Albo jabłek nie można do stodoły dać. Tylko do magazynu. Nie mój błąd. Nie dopatrzyłem się tego. Moim kolejnym zadaniem będzie zbudowanie magazynu. No to wypada i tak będę nawadniał te pola. Chociaż tak patrzę, że ulewa jest. Jak wcześniej wspomniałem w poprzednim odcinku, ekran przyciemnił i powinno bardziej nawodnić te pola. I zwykły deszczyk. Jak widać, ta ulewa była krótka. Więc i tak maszynowo będę nawadniał dalej to pole. Muszę sprzedać jabłka, bo nie mam miejsca na inne plony. Jak 50 tysięcy wpływa na konto, to powiem, że fajny widok. Teraz pytanie, co robić? Za 25 hektara to takie pole jest. Nie, tyle miejsca tutaj nie mam. Nie, tak tu zasadzę. Niech stracę. W sumie nic nie stracę. Donieść do blokowane miejsca. Na studni akurat nie będę kupował. No to tylko ma notactwo miejsca. A muszę kupić pompy.
Znowu trzeba pola nawadniać. Nie powiem, męczące to trochę jest. Nie widzę tego szkolenia, warsztat dla sadowników. Może jak zrobię szkolenie ze szkoły rolniczej, to wtedy się pojawi. To w tym odcinku zajmiemy się jeszcze zasadzeniem wiśni i groszy. Nie mam pewnego pracownika. Najbardziej będzie mi chyba zależało na kupnie kasiarki. Gdyż trawy najdłużej zbierają. Wcześniej czerwony traktor. Teraz widać już ślady użytkowania. Ale nowa co widzę. Nie jest wcale taka droga. Jak się zastanawiam, o magazyn kupię póki pamiętam. Ale truskawek jest już tak w złym stanie. Może nie wiem, czy jest sens jeszcze hodować te truskawki. Może na przyszły rok będą lepsze.
Ja tak zastanawiam, bo tutaj obojnik, jak ręcznie rozrzucałem, to musi być blisko. A co jeżeli z przyczepy by obojnik był rzucany, to czy musi być blisko pola? Może nawet sądać, żeby te pola nam wyjść. To mnie najbardziej zastanawia. Innowacja trochę trwa. W tym czasie pozbieram uprawy. I kupię jeszcze, znaczy nie kupię. Kupię, postawię, wybuduję. Jeszcze jeden budynek dla pracowników stałych. Ten byłby lepszy. Różnica 10 tysięcy, a 3 razy więcej po mieście. Ja się może wstrzymam jeszcze. Może w następnym scenariuszu mi się odblokuje to. Jakieś pole już obumyło i z tamtego pola już nic się będzie. Mogłem oczywiście od nowa zacząć pracę na tym polu, ale chcę unikać małych pól, gdzie nie mogę maszynami na nich pracować. Już jest to kłopotliwe. I tak mam wrażenie, że mam zbyt dużo pól, zbyt dużo małych pól. I tak myślę. Jak będą zbiory z tych dwóch pól, to jeszcze by mi się przydały magazyny. Wiem, że renowacja się skończyła już. Będzie pełny pasek.
jak widać, byłem w błędzie. Na razie żadnych nowych pól nie będę robił, to też mi ta misja nie jest potrzebna. Pytanie, czy muszę sadzić to, żeby pszczoły miały gdzie lecieć? Pojęcia nie mam. Zobaczę, czy jest to nawożenie efektywne. Jakby bardziej wytrzymali są. Powinni zrobić więcej za jednym razem. No to nie jabłka jeszcze zbierałem. A przerwę tą pracę. Jednak ta praca nie ma sensu. A z drugiej strony... mam dylemat. Bo to ja już zwiększyłem żyzność i ciągle jest. Przez kilka lat. No tak się nawadnia pola w drifcie. Może wyjdzie jakaś gra Need for Speed Farm Edition na przykład. Albo symulator farmy Tokyo Drift. To by było coś ciekawego.
Ja zapomniałem pobalkować tych pól. A tu jeszcze mam co balkować. Ciągle mnie zastanawia. Co tu zrobić? Kupiłem do pyskania zrzutnik obojnika. Renowacja jednak nie jest taka tania, bo myślałem, że ta jedna kwota naduje ten cały pasek do końca. Tak jednak nie jest. Mam nadzieję, że jak zasadzę drzewka, to przetrwają zimę. W sumie jeszcze na jesień. O, jednak to co myślałem, działa. Że nieważne gdzie będziemy mieli magazyny obojnika, to tak pojedzie tam. A kończąc wypowiedź, na jesień jeszcze nie sadziłem drzewek, więc nie wiem jak to będzie. Czy przetrwają zimę, czy nie przetrwają. Widzę, że te tutaj komunikaty trochę opóźnione są, bo przed chwilą była sprzedaż 23 tysięcy jabłek. Którą zrobiliśmy już chyba w poprzednim odcinku. Co mnie dziwi, pracownik idzie po traktor. Traktorem jedzie po zrzutnik obojnika. Ma tutaj trzy składowiska obojnika. O, i pojechał tutaj. A czemu wtedy tu pojechał? To nie mam pojęcia. Znowu na bif się jedzie. A przebiw ty jak na Need for Speedzie.
Już są informacje o zbyt niskiej temperaturze. Więc nie powiem, to mi trochę martwi. Potrzebuję jeszcze chyba dwóch pracowników. No chyba coś mi się zdaje, że w tym roku nie zasadzę drzew. Stan techniczny nie pozwala na to. Może chociaż jeden sad uda mi się zasadzić. Ile w tym garze jest miejsc? 3, 4, 5, 6. Tam pewnie ten za długi, to raz, dwa, trzy i tam głębiej. Przez drzewo nie mogłem kliknąć. Chyba muszę się pogodzić w tym. W tym roku już nie zasadzę, więc ja zrobię przecięcie, żeby ten odcinek już aż tak długo nie trwał. I zobaczymy się po krótkiej przerwie. Siema, po krótkiej przerwie. Mamy wiosnę. Drzewka wiśni i gruszy niestety nie przetrwały. Musiałem nowe zakupić. Pola już przygotowałem do sadzenia. Tylko co mnie dziwi, nie mogę zasadzić wiśni ani gruszki. Tym oto ciągnikiem. Ale wszedłem na sklep. Patrzę mój ciągnik. A bo to nie jest w sumie ten ciągnik, bo to jest traktor Rega. To jest traktor Rega 1. Nie wiem, czy to jest różnica, czy nie. Moc 400 rozmiarem. Powróćmy jeszcze raz do niego.
Wygląda jak ten. I przeznaczenie. Drzewka wiśni. Drzewka gruszy. Ale niestety nie mogę. Na szczęście stać mnie. I kupię nowy ciągnik. Nazwy ciągnik, znaczy tak to siadowniczy. Na 35 tysięcy. I co dalej widzimy? Ale jest kup maszyna. Te ciągnik już mam. I pytanie, co tu zrobić? O, przepraszam. Grusze mogę. Grusze chciałem na tym polu. Zacznijmy od gruszy. Jak zasadzi gruszę, to zobaczymy jeszcze raz, czy mogę wiśnie wtedy zasadzić. A, ci czekali tutaj, on podjechał tu, musieli przejść tu, żeby z powrotem tutaj przejechał. Prawa dżungla. Drzewko gruszy mamy zasadzone. Spróbujemy jeszcze drzewka wiśni. Co ciekawego zauważyłem, kazali mi 57 sztuk kupić drzewek, a wykorzystałem 20. Tutaj na szczęście też mogę. Pytanie, czemu nie mogę wykorzystać do tych celów? Jo, tak to. Też widziałem anomalię, że czasami traktor tędy jedzie. Albo z lewego pola do tego garażu. Do tego garażu? Tak, do tego garażu. Nie jechał tędy sobie na skuty, tylko na ulicę wyjechał. W międzyczasie zrobiłem jeszcze kilka szkoleń. No trochę więcej jak kilka. Gdyż chodziło w zimę, też nawet ładnie gotówka padała na konto. Ale nie chcę przedłużać tego odcinka, gdyż warsztat sadowników będę mógł dopiero zrobić po szkoleniu roczna szkoła rolnicza, a ta szkoła niestety kosztuje 100 tysięcy. A to zostawię już na kolejny odcinek. A więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku.